Tak wysokie są. Piotr Makowski, nagrywanie i robienie zdjęć. Piotr Makowski, a pan jest dziennikarzem? Nie. A pan chce nagrywać dla potomności. Proszę? A wówczas na jakiej podstawie pan chce nagrywać? No, żeby zarejestrować. Żeby, ale nie jest pan dziennikarzem. Nie, no mówię, że nie jestem. Piotr Makowski oświadcza, że nie jest dziennikarzem. Kowalczuk Szymon, redakcja regionalnik, wnoszę o umożliwienie mi rejestracji rozprawy w formie dźwięku oraz obrazu. Pan Kowalczuk Szymon. Szymon Kowalczuk, redakcja regionalna, rejestracja obrazu i dźwięku. Pan? Nabil Malazji, Stowarzyszenie Mediów Polskich. Też proszę o nagranie. Stowarzyszenie Mediów Polskich. Przepraszam. A pan oskarżony? Oskarżony. Przepraszam najmocniej. Jakie stanowisko pan wyrażam zgodę i zaznaczam wyraźnie, że przy publikacji imienia nazwiska żądam podawania pełnego nazwiska, a nie jego skracania i nie zezwalam na zasłanianie oczu. Ja nie jestem skazanym. I nie życzę sobie, żeby media wybrane media mój wizerunek zaburzały. Na rejestrację jego wizerunku i podawanie pełnych danych. Czy ja mogę, Wysoki Sądzie? Mogę? Proszę uznać pana Piotra za mojego asystenta ewentualnie, jeżeli... A to się pan wtedy zdecyduje. Czyli będzie pan dziennikarzem, tak? Razem będą... Tak, będzie razem ze mną. Razem ze mną. Nabil Malazji. Nabil Malazji oświadcza, że pan Piotr Makowski. Pan Piotr Makowski będzie asystował rolę jego asystenta. Stąd nagrywanie przez trzeba potraktować jako wykonywanie czynności dla Stowarzyszenia Mediów Polskich. Publikacji państwa wizerunku, albowiem nie utrudni to w żaden sposób prowadzenia postępowania.
prosi pan mecenas o przesłuchanie świadków Bolesława Szmani, Michała Kosińskiego, Hanny Weroniki Borkowskiej i Mariusza Dymkiewicza na okoliczności, w jaki sposób odbierali wypowiedzi pana Marcina Osadowskiego wygłaszane 19 lutego 2022 roku. Czy czuli się zachęcani wypowiedziami oskarżonego do popełnienia przestępstw? Czy redakcji zgromadzonych, które by wskazywały na to, że odbierają słowa oskarżonego i nakierowane na wywołanie lęku kogokolwiek o własne życie i zdrowie, czy odbierał wypowiedzi oskarżonego za pochwalanie, cudzy, czy ich przestępstw, jakich konkretnych? Jak świadek odbierał pan trzymania w ręce przez pana Marcina Sadowskiego przedmiotu w postaci drewnianego patyka? Czy świadek słyszał jakiekolwiek wypowiedzi pana Marcina Sadowskiego, które padałyby nazwisko Krzysztof Kaczkowski? Tak, dalej, czy świadek słyszał jakiekolwiek wypowiedzi oskarżonego, które padałyby nazwisko Michał Wysocki w jakimkolwiek bądź kontekście? Odnośnie tych wniosków dowodowych, pani prokurator? W sensie dużo oddalenie z uwagi na to, że okoliczność, która ma być wykazana nie ma znaczenia dla sprawy, a wnioski zmierzają do przedłużenia postępowania. Jeszcze wcześniej pan mecenas wnosił przesłuchanie w charakterze świadka Mariusza Raczaka. Jest to osoba, która sporządzała notatkę na karcie 28. Ona nie była słuchana w toku postępowania. Za jaką okoliczność, panie mecenasie, miałby być słuchany ten świadek? No bo przecież inaczej nie możemy zadowolić uznawać tej notatki, jeżeli mamy przesłuchanego jej autora. Natomiast wskazane w tej notatce. Wysoki sądzie, czy co do stanowiska pani prokurator, czy słowa są pozwolite? To znaczy, jeszcze pani prokurator niech wtedy zajmie stanowisko odnośnie pana Raczaka i wtedy pan mecenas będzie mógł łącznie się odbywa. Nie znam treści tej notatki, ciężko mi się ustosunkować. Posterunkowy Mariusz Raczak, który pełnił służbę wraz z sierżantem Michałem Janaskim i starszą posterunkową Anną Grzybytą, uczestniczyli w zabezpieczeniu zgromadzenia braci Kabraci. Podszedł mężczyzna, który w Poznaniu już się czuje zagrożony. Mężczyzną, który był Michał Wysocki. Policjanci go pouczyli. Może pani prokurator się zapoznać. Zdjęcia, będziemy przesłuchiwać poszukiwanego osobiście, tak? Tam było Wysockiego chodziło? Tak. Przecież podejrzewam, że dzisiaj są i tak zechce podjąć decyzję o dalszym, że tak powiem, podjęciu prób słuchania pana Wysockiego. Bo to jest istotny świadek w świetle tego, co zeznała pani funkcjonariusz Mocarska-Wielgus. Natomiast cóż, no, jak myślę, że te wszystkie wnioski dowodowe są niezwykle istotne właśnie z uwagi na pewną konwencję, jaką akt oskarżenia przyjmuje. Bo akt oskarżenia nawet uważa, że miało miejsce tam nawoływanie uczestników tego zgromadzenia do popełnienia przestępstwa na szkodę dziennikarzy Gazety Wyborczej. Ta nazwa Gazeta Wyborcza w ogóle nie pojawia się w wypowiedzi mojego mandanta, który o dziennikarzach mówi jedno zdanie. Wojciech powiedział, że te dziennikarze roznoszą pandemię. To jest wszystko. W tym 10 minut 30 sekund trwającej wypowiedzi na temat te, które potem mamy do rozpoznawania na sali, to jest wystąpienie dłuższe, ale na ten temat, który wiąże się z zarzutami prokuratorskimi, to jest 10 minut 30 sekund. I pada jedno zdanie. Wojciech powiedział, że to dziennikarze roznoszą pandemię. I jeżeli z takiego zdania ktoś potrafił wysnuć tezę, że to jest nawoływanie do pozbawienia życia dziennikarzy Gazety Wyborczej, to myślę, że jest wręcz konieczne słuchanie tych świadków. To jest jedyne nadużycie w akcie oskarżenia, bo tak samo i zarzut pierwszy, że o czwartym co do pana Olszewskiego nie wspomnę, bo pan Olszewski nawet słuchany w drodze pomocy prawnej powiedział, że uważa się za polityka, że przez to uważa, że powinien mieć
grubszą skórę na pewne wypowiedzi i ją ma. I jeżeli chodzi o mojego mandanta, pana Marcina Osadowskiego, to w ogóle nie ma pan Olszewski żadnych uwag do tego pana, poza tylko słowem jakimś obelżywym, które tam padło, ale i nawet właściwie to mi aż tak nie przeszkadza. To jest wypowiedź pana Olszewskiego, no więc Wysoki Sądzie, no zawsze poświęcamy czas na to, żeby słuchać świadków, tylko że prokuraturze nie przeszkadzało, kiedy sąd, dokonując wszelkich starań, chciał przesłuchać pana Wysockiego, chciał przesłuchać pana Gawkowskiego, a świadkowie, którzy są wprowadzeni przez nas, no na tym etapie, dlatego że no przecież proces polega na tym, że oskarżenie przedstawia swoje dowody na poparcie oskarżenia, a potem podejmuje działania obrona, no to my i tak długo czekaliśmy z tymi wnioskami. W zasadzie można by powiedzieć procesowo, jeszcze byłoby uzasadnione nie zgłaszać, bo jeszcze nie mamy słuchanego pana Wysockiego, jeszcze nie mamy słuchanego pana Wysockiego. Mimo to te wnioski zostały złożone, no właśnie po to, żeby sądy zyskały. No a czy my mamy tak prowadzić proces, że kosztem pośpiechu mamy zostawiać jakąś rzetelność elementarną, gdzie z jednej wypowiedzi podzieli każda zupełnie bez znaczenia na wypowiedzi. Ona żadnego ładunku emocjonalnego nie ma, ani nie ma z niej żadnego przekazu poza jednym, zresztą prawdziwym, że to dziennikarze roznoszą pandemię. To jest stwierdzenie, do którego no jeszcze to nie jest karalne. Jeszcze to nie jest karalne, ale być może to ma być karalne właśnie w tej postaci, że ktoś potrafi wywieźć, że to dziennikarze tej gazety, której nazwę wymieniłem, są tutaj ofiarami mojego mandanta, bo on chciałby pozbawić ich życia, jeszcze do tego nawołuje ludzi. Ja będę oczywiście też wnioskował, żeby sobie był łaskaw odsłuchać na sali jeszcze raz tą wypowiedź, bo być może musimy sobie wszystko po prostu przypomnieć. Wszystko by sobie przypomnieć. No ja wiem, są to tak samo ma jak ja. Znają również pan oskarżony i pan mecenas. Tak jest. No. To jest wszystko zarejestrowane i oczywiście. Tego zapisu zdaje się żadna ze stron nie kwestionować rzetelności tego zapisu. Rzetelności nie, natomiast rzetelności... zapisem zapoznawał i jakie słowa padły, a jakie nie padły, to jest sądowi doskonale wiadomo. Nie mam wątpliwości, Wysoki Sądzie, natomiast z tego zapisu potrafiono dokonać tylu nadużyć, więc... To właśnie będzie sąd ocenił. Tak? Jasne, jasne. To dziękuję. A pan oskarżony wnosi jako prawnica czy inne stanowisko? Jak mówię? Coś tak. Wysoki Sądzie, tylko jeszcze komisję, panie prezesie, pan Wysokowski nie ma zarzutu nawoływania, no to uchwalanie tego, co mówił pan Olszański. Być może jest tak sformułowane, jak to tak... No, Wysoki Sądzie, no ale przecież słowo Wojciech powiedział, że to dziennikarze roznoszą pandemię. Gdzie tu jest pochwalanie nawoływania, którego notabene nie było? Chciałam zaznaczyć, ale... że nie ma zarzutu nawoływania, tak? Jest pochwalanie. A to już tam tak jak powiedział, będzie oceniać, tak? Czy jakie słowa padły i w jakim kontekście, ale to jest dziennikarze roznoszą pandemię. To gdzie tu pochwala pan Marcin Osadowski jakieś... Nawet gdyby był prawdziwy zarzut i uzasadniony co do pana Wojciecha Olszańskiego, to gdzie tu jest nawołanie? Że to dziennikarze roznoszą pandemię. Panie Wojciechu, tak, ja się... Panie zapisane, bardzo dziękuję, ale nawet mając na względzie argumentację podniesioną przez pana mecenasa, sąd postanowił na podstawie artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania prawnego oddalić wnioski dowodowe obrońcy o przesłuchanie tych osób w charakterze świadków, albowiem okoliczności przebiegu tego zgromadzenia zostały zarejestrowane. Ten zapis nie budzi wątpliwości. Na tej podstawie sąd może ustalić stan faktyczny i może ustalić, jakie wypowiedzi padły, a jakie nie padły. Natomiast sama ta okoliczność, w jaki sposób świadkowie odbierali wypowiedzi oskarżonego, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. To sąd ustalił, jaka faktycznie wypowiedź z pana i ten kontekst będzie również na tej podstawie możliwy do ustalenia. Ja rozumiem to stanowisko sądu, natomiast dlaczego jeszcze to podnosiłem? Dlatego, że pani Mocarska Wielbus, która niewiele nam wniosła do sprawy, poza tym, że 7 razy użyła określeń niebezpieczne i zagrożenie i mimo to oddaliła się z tego miejsca stanem Wysockim, nie została w tym niebezpiecznym miejscu, żeby chronić ludzi, to myślę, że nawet to decydowało o tej mojej decyzji, takiego wniosku, żeby sąd zechciał być może rozważyć przesłuchanie uczestników. Czy oni, tak jak pani Mocarska Wielbus, czuli się zagrożeni i oczekiwali na jakąś pomoc albo ratunek, cokolwiek. Tak.
to, co się później też wydarzyło, pana zachowanie później. W aktach już się znajduje i dla ustalenia tej okoliczności zdaniem sądu wystarczy, tak? A żadna ze stron no, nie kwestionuje prawidłowości tego zapisu, rzetelności tego nagrania. Spróbujmy się połączyć. Proszę Państwa, Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście wyznaczył na dzisiaj termin przesłuchania pana Krzysztofa Gawkowskiego w drodze pomocy prawnej, ale wyznaczył to na ten sam dzień. Nawet godzina się tutaj zbiega z terminem naszej dzisiejszej sprawy, co oczywiście nie mogą być Państwo w dwóch miejscach równocześnie, więc spróbujemy tę czynność przeprowadzić w drodze wideokonferencji. Zobaczymy, czy już uprzedzano, że może być opóźnienie. Szczepionki dla wszystkich obowiązkowe i potem pada to ludzie sformułowanie. Ludzie lewica nie mają moralnego tak prawa jest, tak. zabierać w tej sprawie głosu. To są pana słowa. Wysoki Sądzie... Państwo wnoszą o przesłuchanie pana Michała Wysokiego. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Z uwagi na trzeci zarzut myślę, że no, nie da się pominąć tego świadka. Nie da się pominąć tego świadka i sprowadzić rzeczy tylko do tworzenia, czytania jego wyznania. Odnośnie... My mamy sporo pytań do pana świadka, a przecież pan świadek nie może się uchylić od odpowiedzi na pytania z oczywistymi wyjątkami, które procedura przewiduje, ale to mój mandat nie musi odpowiadać na pytania, jeśli chce nie odpowiadać. Natomiast świadek ma obowiązek odpowiadać, czyli mamy konkretne pytania. Pan myśli jako obrońca, tak? Wiemy, że to świadka. Zostaliśmy na sali, czekamy na powołanie świadka przez internet. Za chwilę się znowu połączymy.